Dzień dobry, witam w kolejnym dniu vloga. Jesteśmy tutaj znowu z Ziemniakiem oraz z Karą. Zastanawialiście się być może, jak do tego w ogóle doszło, że my tu jesteśmy w LA-u, jesteśmy na E3. Zostaliśmy zaproszeni przez Ubisoft, jak wiele razy wcześniej, nasz ukochany wydawca gier i twórca. I dzisiaj zaczynamy Ubisoftową przygodę. Zmierzamy w tej chwili do naszego pierwszego hands-ona. Będziemy grali w grę o nazwie kodowej, którą już w sumie nie pamiętam, co to będzie. Idziemy do lounge'a, który jest gdzieś umiejscowiony niedaleko. Nasze Ubisoftowe przygody podzielone są na co najmniej dwie części. W tej chwili mamy hands-ona z jedną grą z Ziemniakiem, tak trochę pofragmentaryzowane. Potem idziemy na konferencję Ubi, która Kamil mówi, że będzie fantastyczna. No i kurde, jakby niewiele mogę wam pokazać, ale patrzcie, jak pięknie odstrzelone. Wszędzie logotypy Ubi, jakaś tajemnicza kamienica. To mi się podoba, zresztą jak to zwykle bywa na Ubi. Jestem już w tej chwili w moim miejscu, gdzie będę grał. Jestem świetnie oświetlony. Jestem totalnie zamknięty. Nawet mam taki piękny wiatraczek, który mnie chłodzi tutaj na dole. Nie mogę wam tutaj niczego pokazać, ale zabieram się za granie. Będę grał chyba z ruskimi. Z trójką ruskich. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wiem już, co się dzieje, aczkolwiek komunikacja między moimi teammatesami jest kompletnie zerowa, ponieważ nie mówimy w jednym języku i się nie znamy. Jak się podoba? Podoba mi się. Masz jakąś komunikację, bo my siedzimy w kompletnej taktycznej ciszy. Nie, mamy komunikację, tylko ja nie wiem. Sary, nie, nic nie wiem. Pani się w to gra w ogóle. No przyjemnie, jest też Karol. Dobra, wracam do siebie, bo mnie okrzyczą. Jakby wszystko, co jakby myślę o grze, dowiecie się chyba na filmie z grą, bo nie powinienem tutaj mówić, co myślę o tej grze. Proszę państwa, wychodząc już z całego eventu, ponieważ idziemy teraz na konferencję, w końcu dorwałem coś, co chciałem zjeść od dawna, czyli Rice Krispies Original. Jakby miałem liquidy nawet o ten smaku. Chciałem to sam zrobić, ale muszę tego spróbować, bo mnie zawsze interesował ten smak. Coś mogę powiedzieć? Miękkie, magiczne, przepyszne, kaloryczne. Takie kombo troszeczkę liryczne tutaj weszło. Z jednej strony żałuję, że nie ma tego w Polsce. Z drugiej strony się cieszę, bo bym pewnie dużo tego jadł. Też gryżę. Daj dziabę. To jest moim zdaniem takie zabywka. Miękkie, nie, pyszne, takie piankowe. Mięsze specja twojej śliny. Ja myślę, że dodała waloru smakowy. Zajebista. W pełni przyjmujemy na klatę, że this is America. Do picia oczywiście Gatorade'ik niebieski. Strasznie jest wszystko zajebiście słodkie i mnie to tak przeraża. Kolejny cel, konferencja Ubi. Karol, czy to daleko jest? Mamy 10 minut do przejścia. Myślę, że nie spalimy się na tym słońcu. A, bo ja sam idę na tą kontę, ziemniak nie idzie. A. Ciekawostka, w LA są chyba popularne takie wózki z ludźmi, którzy rozdają, znaczy sprzedają lody. Drag Free School Zone, a my szukamy Drag Allowed School Zone. Wiesz, Kamil, co mnie interesuje? Nie. Ale jest tutaj tak, jest zajebiście ciepło tutaj. Jest 30 stopni teraz cały czas, a większość ludzi chodzi w długich spodniach. Ty nie akurat. O cholera, dobra, zasymilowałem się z kolorem ciała. Ja też wziąłem długie spodnie. Ziemniak wziął długie spodnie, Karol akurat ma krótkie, ale Rafał tam ma długie. Można by pomyśleć, że będzie dokładnie odwrotnie, a tu nie. Dobra, ja nie muszę już nic tutaj mówić, całą narrację mi Ziemniak zrobił, nagrywają tam jakiś serial, bądź też film. Czy wy widzicie, tam jest jakiś gościu ubrany w zbroję, obok niego green screeny? Udało się nam wejść do teatru. Prezentacja Ubisoftu znajduje się w o wiele innym miejscu niż ta poprzednia, na której byłem. Tutaj mamy dosłownie teatr, który wygląda przepięknie, bardzo pięknie. No i po prostu jest tutaj wciśnięta konferencja Ubisoftu. Uwaga, niespodzianka. Niestety sprawy potoczyły się kompletnie inaczej niż planowaliśmy. Przyszliśmy przed czasem startu konferencji, nie ma już w ogóle miejsc. Jedyne, co nam zostaje, to jest to pomieszczenie, gdzie mamy po prostu streamy samej konferencji. Przynajmniej jest tutaj chłodno, jest jedzenie i picie, a pić go trzeba pić, tak więc cóż, to oglądamy. I reagujemy. Tutaj jest naprawdę, nie sądziłem, że tutaj wejdziemy i będziemy musieli walczyć nawet o złapanie tego, jak to w środku wygląda. Ale niestety, no, realia są takie, że zainteresowania wszystkimi konferencjami są ogromne. No więc idziemy do przynajmniej klimatyzowanego pokoju. Nie, zmieniam zdanie. My musimy wejść do tego pokoju, ponieważ inaczej tutaj nie można przebywać. Jedyna nadzieja, jaką mam, to że dostaniemy którąś z tych toreb. Może przynajmniej wyjdę szczęśliwy stąd, ponieważ no niestety oglądanie konfy na tych screenach to nie będzie to samo, co oglądanie jej w hali obok. Na zewnątrz tutaj, gdzie pójdziemy niedługo, odbyła się walka w jakiejś bijatyce. Wiesz, jaki to był tytuł? Nie, nie zauważyłem, ale walczyli ostro. Była jakaś walka o wejście do środka i oglądanie konferencji. Tak więc to tylko pokazuje, że jesteśmy na pozycji równej z każdym absolutnie, kto tutaj przyszedł. Tak, jesteśmy gotowi. Zaczynamy od Just Dance'a i to jest ekipa, która przed chwilą chodziła po korytarzu, czyli to się dzieje na żywo, chyba zaraz na zewnątrz.
To dlatego nas wyganiali. Powiedziałem przed chwilą Kamilowi, że Ubisoft nie kupi mnie cinematykami, bo ja lubię zobaczyć gameplay, ale jest duża szansa, że ten cinematyk właśnie mnie kupił, bo jest naprawdę dobry. Beyond Good and Evil. Ubisoft Beyond Good and Evil 2 właśnie ogłosili, że będą robili akcję, gdzie każdy na świecie może wrzucić swoją muzykę, swoje arty, swoje pomysły i mogą znaleźć się w grze. Dobra rzecz. A wiecie, kto przyszedł na scenę? Joseph Gordon-Lewitt, kiedy Incepcja 2, Mordo. 35 milionów graczy Switcha, Jezus Maria. Jakaś brodata morda właśnie wjechała motocyklem na scenę. A ktoś ze spadochronem tam skoczy? Samolotem wylądują. Łódka przypłynie. Kamil tutaj siedzi obok mnie i się jara, bo on się w Polsce opiekuje Divisionem 2, który wychodzi już w przyszłym roku. Co się okazuje, będą 3 epizody w pierwszym roku i będą wszystkie darmowe. Wow! Wszystkie firmy zaczynają iść po rozum do głowy. Robią nam dobrze. Darmowe rzeczy to jest to, co my lubimy najbardziej. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Ubisoft wypuszcza swoją własną grę o piratach, czyli Skull and Bones. I zastanawiam się cały czas, czy to będzie lepsze od Sea of Thieves. Zobaczyłem w tej chwili kustomizację statku i już wiem, że będzie lepsze od Sea of Thieves. Tak więc czekam na Hands-ona. Powiem wam, naprawdę fajne rzeczy tutaj pokazują, ale teraz jest coś, co mnie naprawdę interesuje, czyli nowy Assassin's Creed Odyssey, gdyż kurde, jak się grało w każdego Assassina po drodze, odkąd ta gra wyszła pierwsza, to jest ekscytacja. No, jakby fajny ten Assassin, lubię. A, dobra, pewnie Minotaur w ramach tych walk animusowych zapewne. Dobra, udało mi się wejść do środka. Tak to mniej więcej wyglądało wnętrza. Znaczy teraz tutaj jest cholerę ludzi. Stoją sobie, gadają, kamery rozłożone, scena pełna. No i jakby to by było na tyle, jeżeli chodzi o doświadczenie z samego theater. No bo jest tu pięknie, ale robienie tutaj zdjęć to absolutna masakra. Więc wynosimy się, ja wracam do hotelu, do chłopaków. Jeżeli chodzi o Ubisoft, dzisiaj to koniec. No i co? No i jutro wracamy grać w końcu w te wszystkie gry. Prawie wszystkie, które dzisiaj widziałem na transmisji. Cała ta impreza Ubisoftu tutaj nie jest tylko ograniczona do teatru. Tutaj jest cały taki obszar pomiędzy kamienicami jeszcze zarezerwowany, gdzie się dzieją różne atrakcje. Tak więc zobaczmy pokrótce, co się tutaj dzieje poza grającym Drake'iem. Stoiska, kanapy. Tutaj w ogóle były nagrywane ujęcia przed samym rozpoczęciem konferencji. Tutaj sobie tańczą. Ja mam wrażenie, że to jest taki typowy obszar, gdzie są food trucki, można pograć w jakieś mniejsze gierki. Żadne poważne super hands-ony. Ogródek eventowy, stoliki do jedzenia i tak dalej, więc jakby czas stąd odejść. Było fajnie, było miło, przynajmniej chłodno i bardzo smaczna woda. Idziemy do hotelu. Patrzcie na to, nie wiem czy znacie takie sławne na całym Instagramie skrzydła namalowane na ścianach, przy których tona ludzi robi sobie często fotki. Może i my możemy. Teraz jak tak chodzimy sobie po LA, podoba mi się to, że dużo rzeczy jest tutaj przyozdobionych w taki losowy sposób, ale jednak nadający troszeczkę ciekawości w to wszystko. Tutaj na przykład jest parking, mam nadzieję widać, jest cały pokryty czarno-białymi rysunkami. W sumie nie mam zielonego pojęcia czego. O, tutaj kolejny przykład. Mamy jakieś kurde kolorowe ściany. Dlaczego? Po co? Nie wiem, może żeby z lepszym uśmiechem chodzić po ulicy. Przyznam się, rozdzieliliśmy się w tej chwili z Kamilem. Nie mam internetu w telefonie. Nie wiem, czy dobrze idę. Trochę się spinam, że nie trafię, ale jakby wierzę w siebie. To jest w tej chwili troszeczkę niecodzienny widok na nasz hotel. Jest przerażająco ogromne tutaj wszystko, szczególnie ten czterowieżowy hotel. Udało mi się dojść do hotelu, ale jakimiś takimi totalnie shady, betonowymi przejściami ze schodami ruchomymi. Trafiłem tu, gdzie miałem trafić, idę do naszej ukochanej zielonej windy przez te wielkie, puste korytarze. Jadę na górę, no i co? No i organizujemy się dalej, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Wróciłem do pokoju. Słuchaj, tu jest ziemniak. Ja mam coś dla ciebie, chodź tu! Okej, słuchaj, mam dla ciebie prezent, jakby... O kurde! Przyjechał do Ameryki i szaleje. Słuchaj, mordo, mam dla ciebie jakby dwa prezenty. Otwórz sobie plecak i jakby zlokalizujesz tam. Dwa przedmioty dla ciebie. Jesteś szczęśliwy? No pokaż co to jest! Ja mam to samo. Czapka bez możliwości zakładania jej na głowę. Znaczy jakby to tak trochę inaczej działa, bo hatysz i generalnie elo. Czapka ma dwa zastosowania, można ją założyć albo używać jako samego daszku. Wow. Patrzcie! Wiesz, że Rainbow Six Siege ma 35 milionów graczy? Ty masz dziewczynę. Nie wiem, jakby ja wolę tą Ash. Pozdrowienia dla Wadera, który gra Ashką. Krok kolejny, nie do końca zaplanowany przeze mnie, jedziemy do Griffith Observatory.
które być może kojarzycie, jeżeli graliście w GTA 5, bo odtworzone jest mniej więcej właśnie w tej grze. Jedziemy tam zobaczyć, jak Ziemniak odpakowuje swój nowy telefon. Dobra, okej, okay. Kolejna teleportacja to dość popularna rzecz u mnie. Jesteśmy w tej chwili na szczycie wzgórz. Jesteśmy przy Griffith Observatory. Tam jest widok na absolutnie całe miasto, a tam gdzieś w oddali, no poza tym, że jest tam ziemniak, tam jest antena i napis Hollywood w odległości. Strasznie tutaj wieje i ja w tej chwili stałem się częścią panoramy ziemniaka, dlatego nie będzie stąd dużo ujęć. Plus uwaga, co ciekawe, obserwatorium znajduje się w tak newralgicznym miejscu, że zakazane jest tu absolutnie jakiekolwiek palenie, jakiekolwiek ogniska, campfire, a nawet elektroniczne papierosy, ponieważ tu jest tak sucho, że gdyby najmniejszy ogień się tutaj pojawił, to by była tragedia. Popatrzcie, jak tutaj wszystko wygląda dookoła. Mega suche wzgórze, wszystko jest brązowe. Trochę zieleni przy samym obserwatorium tutaj, ale bez znaczenia. Tutaj nie padało podobno od 6 lat. Tam za nami widać downtown, te wielkie wieżowce, które ledwo widać. To jest miejsce, w którym my się zatrzymujemy. Ale jedno jest interesujące, jak się idzie przez LA. To jest tak wielkie miasto i te wszystkie dzielnice tak bardzo się od siebie różnią. Absolutnie totalną różnicę, tu zapętlam się już. W każdym razie, no każdy dystrykt to jest prawie jak inne miasto, jakby to do Polski porównać. Mordo, pożar lasu chyba. To czemu leci w stronę miasta? Tam też jest las. Oto jakie rzeczy się dzieją, kiedy panorama nie... Ej, łapie twarz! Jestem jeszcze człowiekiem. Cudowne. Przyznam się wam szczerze, nie mam wiele więcej do powiedzenia. Jesteśmy już od 6 na nogach, tak więc ziemniak zabiera się za unboxing, my mu będziemy helpoutować. Karol ciągle trzaska panoramę, na których robi z nas niestworzone potworności na nasze własne życzenie. Panorama mówi prawdę. Panorama mówi prawdę. Tak, nie wiem, kiedy te materiały wszystkie wyjdą, ale ziemniak jest święcie przekonany, że są tak dobre, że się zdziwicie. Jak je zobaczycie, to jest dokładnie słowo, którego użył. Uciekamy stąd, jakby potem czeka nas kolacja Ubi, gdzie nie wiem, jak dużo będzie nagrywania, ale na razie czas stąd uciec. O dziwo, na tak wysokim miejscu jest strasznie słaby zasięg. Wróciliśmy do hotelu. Ziemniaka nie będę pokazywał, bo nie ma gaci. Prawdziwy Polak. Ale szarpnęliśmy się, uwaga, na Starbucks Frappuccino, takie w butelce. Tego w ogóle w Polsce nigdy nie widziałem, albo bardzo rzadko. Jezus Marek, to jest dobre, słodziutkie, czekoladowe i kawowe. Tak czy siak, mamy dość tight schedule. Przeżyliśmy najlepszy przyjazd Uberem na świecie z gościem, który robi wywiady z gwiazdami w Hollywood Access. Ja w sumie się pytał, czy my znamy, a mi się wydaje, że kiedyś coś o tym słyszałem. Tak czy siak, ruszamy dalej w tej chwili jakby na kolację i będziemy tam jechać 50 minut przez korki LA-owskie. Takim oto sposobem przybyliśmy do knajpy Moon Shadows. Największym jej chyba atutem jest lokalizacja, ponieważ jak widzicie, mamy zaraz obok siebie ocean, stoliki są zaraz przy... Ty mordo, mam cały aparat pobrudzony czymś. Jesteśmy w jakimś mega bogatym miejscu, wydaje mi się, że o, tam jest jakiś mansion gdzieś u góry. Bogate miejsce. Ziemniak będzie miał więcej ujęć tego miejsca, więc lećcie do niego w poszukiwaniu takowych. Mnie mocno znowu odwodnienie zaczyna doskwierać. Znowu doskwiera odwodnienie, tak więc ja sobie troszeczkę daję spokój z łapaniem ujęć i po prostu będę się próbował cieszyć kolacją. Więcej później. Kolejna teleportacja. Oj, i w kolejnym odcinku teleportacji z T-Voltem. Nagle jesteśmy w pokoju hotelowym. Jak to się stało? Wyczerpała mi się bateria. Jakby w ogóle nie pomyślałem o tym, żeby załadować kolejną. W każdym razie kolacja przebiegła jak przebiegła. Zjadłem sobie jakiegoś pork steaka, pork coś tam, nieważne. Bardzo smaczne, bardzo przyjemna kolacja. W doborowym towarzystwie. Powrót z Blowkiem, Mustangiem, co było też całkiem przyjemne. Wizyta nocna na stacji benzynowej. Zaopatrzyliśmy się w Arizonę, która jest tutaj tańsza niż woda. Generalnie przyjemnie. Teraz czas spać. Kończymy ten pełny Ubisoftu dzień. Jutro kolejny, jeszcze pełniejszy Ubisoftu dzień. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog się wam podobał i wszystko, co się dzisiaj działo. Obrabiam twoje zdjęcie ze znakiem Hollywood, więc zajrzyjcie na Instagrama, bo już tam na pewno jest. Najprawdopodobniej. W każdym razie, obczajcie kanał Ziemniaka. To się chowa. Obczajcie kanał Ziemniaka, ponieważ on tam ma sporo rzeczy, których nie mam ja i tak się troszeczkę słapujemy, jeżeli chodzi o to wszystko. I poprzednie vlogi też obczajcie. Ja uciekam, dobranoc. Dla was w sumie dzień dobry, bo teraz w Polsce jest chyba 8 rano, jak u nas się zbliża pierwsza, coś takiego? 9. No 9. Masakra. Mocny jetlag. Pa, pa.